Siemanko, witam Cię na moim kanale i dzisiaj taka fraza znowu na pobudkę trochę. You cannot become what you need to be by remaining what you are. Czyli nie możesz stać się tym, czym potrzebujesz być, czym chciałbyś być, poprzez pozostawanie tym, kim jesteś. Pamiętasz takie powiedzenie, jestem jaki jestem, się nie zmienię? Albo ludzie się nie zmieniają. Kto tak uważa? W czyim światopoglądzie jest to stała? To myślisz, że jaki on jest? Zmienia się? No chyba, że wpada w takie środowisko, które wymusza w nim zmianę. Ale czasem on tej zmiany na poziomie umysłowym nie dopuszcza. Bo i tak się zmienia codziennie. Fizjologia mu się zmienia. Komórki się odbudowują. Jedne umierają, jedne się tworzą. Nie jest świadomym tego chyba. Że i tak czy siak się zmieni. Od wejścia do przejścia. Najpierw jest malutki, potem jest duży. Potem znowu maleje. A potem ashes to ashes, dust to dust. Ale nie, on się nie zmienia. Ile takich skostniałych słupków, pniaków, nie wiem, skamielin masz w swoim światopoglądzie? Napisz w komentarzu, co takiego miałeś i od czego się uwolniłeś. Na przykład takie przekonanie, bo to jest jedno z przekonań. Jestem jaki jestem, i się nie zmienię. Ludzie się nie zmieniają, czy coś takiego. Ktoś jest jakiś, życie jest jakieś, to tak możesz sobie usiąść z kartką i wypisać podstawowe frazy. I potem dopisać, rozszerzyć te metafory u siebie. Jak ty to widzisz? Jakim to dla ciebie jest? Kilka przykładowych. Życie jest jakie, relacje są jakie. Albo relacje są jak, co. Życie jest jak, co. Zrób sobie takie ćwiczenie. Przydaje się czasem. Niektórym. No. A w komentarzu napisz mi, czy trafiłeś na jakąś taką frazę w swoim światopoglądzie, która była, blokowała cię. Blokowałeś się nią, precyzując bardziej. Ograniczałeś czy ograniczałaś się nią? Jestem ciekaw. To by było na tyle. Cześć.